I co? Druga prezentacja. Filmaster u mnie działa. Borys. Ciebie też. To wspaniale. Jak są osoby, to mi działa? Okej. Okay. Cześć. Jak powiedział, stanął tutaj, żeby było widać sponsorów, więc będę stał. Okay. Jestem Borys, robię taki startup pod tytułem Filmaster. I najpierw powiem w ogóle, co to jest. Później powiem, co zrobiliśmy źle to ostatnio długi czas. Później powiem, co poprawiliśmy, żeby to działało lepiej. A później powiem o inwestorze, którego niedawno pozyskaliśmy, a podobno chcecie wiedzieć, jak się współpracuje z Hacktoolem. Ostatni raz byliśmy tutaj półtora roku temu i to był Jakub, który opowiadał o systemie rekomendacji na Filmasterze. Więc Filmaster to jest taki startup, który właściwie nie wiadomo, czy jest startupem, bo już działa bardzo długo. Ale znowu tydzień temu właściwie zrobiliśmy relaunch, pivot, to słowo padnie kilka razy, niestety. I opowiem trochę o tym, co się stało i co się udało, a co się nie udało przy tym pivocie osiągnąć. Ale najpierw, czym jest w ogóle Filmaster? No więc tak, Filmaster przede wszystkim zna twój gust i potrafi podpowiedzieć, jakie filmy warto obejrzeć. W telewizji, w kinie, gdziekolwiek jesteś, w jakimkolwiek jesteś miejscu, czy to jest Polska, czy to jest Warszawa, czy to jest Londyn, czy Nowy Jork i tak dalej, mówić, co warto obejrzeć w twojej okolicy, co tobie się spodoba. I to jest nasz główny feature, to jest długi czas nam zajęło, żeby się z tym zabrać. To jest właściwie to, nasza główna funkcjonalność, którą chcemy sprzedawać. Wszystko inne jest troszkę drugoplanowe. Będzie to trochę wymagało. Nie wiem, czemu tak słabo działa. Musisz sterować jakieś... A, dobra. Więc temat tej funkcjonalności jest taki, że... Słusznie. Temat tej prezentacji jest taki, że u mnie działa. Ja mam takie podejście linuxowe trochę do życia. Jak robiłem Filmastera, to naprawdę nie wiedziałem, jak to robić, więc zrobiłem tak, żeby u mnie działało. No i okazało się, że niestety działało głównie u mnie, a nikogo innego nie. Jeszcze drugi problem był taki, że zorientowałem się po tym tak mniej więcej po roku, półtorej roku. Wcześniej wydawało mi się, że tak naprawdę wszystko działa, tylko trzeba władzować dużo kasy w marketing, w ogóle pokazywać tego Filmastera wszędzie i wszystkim i na pewno wtedy nagle przyjdą ludzie i w ogóle wszyscy będą chwalić, że jakie to jest świetne. Okazało się, że tak naprawdę robiliśmy kupę błędów i o tych błędach chciałem opowiedzieć. O, no więc tak, po pierwsze zrobiliśmy fajny design, Michał mówił o fajnym designie, zgadzam się, ale dużo ważniejsza jest użyteczność, czyli żeby użytkownicy w ogóle zorientowali się, do czego służy ten serwis. On tak wyglądał na początku. Tak wygląda. Rozumiecie coś z tego? Nie, jest ładny. Jest ładny, nie? Jest planeta. Nie pytajcie mnie, co to jest planeta. Nie wiem, to jakiś totalny absurd. Jest planeta, jest forum o Filmasterze, rekomendacje, rankingi, wszystko tu jest taka planeta. Chcieliśmy zrobić drugiego film weba po prostu bez zerem użytkowników. Nie ma to w ogóle żadnego sensu. Czyli przerost funkcjonalności. Zamiast koncentrować się na tysiące różnych rzeczy, jedna rzecz, która działa bardzo dobrze, później dodawać nowe, przekonywać użytkowników, sprawdzić, czy to w ogóle działa. Jeżeli działa, to dopiero później robić coś dalej, tak? A nie robić wszystko i to będzie do niczego. Analizować, tak? Znaczy, jeżeli coś zrobiliście, to warto sprawdzić statystyki, gdzie ludzie klikają, popytać ludzi, czego oczekują, co im się podoba, co im się nie podoba, a nie uważać, że zrobiło się coś bardzo fajnego i dlaczego ludzie nie przychodzą. Niestety zrobiłem. Praca po godzinach jest fajna na początku, a później się okazuje, że jest słaba, bo pracujesz w korporacji, później robisz ten drugi etat, swój startup, jesteś zmęczony, nic się nie chce, w takim czasie tak naprawdę albo trzeba rzucić korporację, albo rzucić ten startup. No ja zdecydowałem się rzucić korporację. Zły zespół, ja nie mówię, że miałem zły zespół, ale zespół musi być, musi uzupełniać, tak? Nie może być dwóch programistów, i zero osoby, która w przykład umie przekonać użytkowników do tego, że warto, jak działa ten system, tak? Czyli jak działa ten serwis, co zrobić, żeby to po prostu było użyteczne. Albo zatrudnić takie osoby, albo mieć takie osoby w startupie. Moim zdaniem warto mieć taką osobę w startupie. No i PR złego produktu, o tym już powiedziałem, najpierw zróbcie produkt, a później dopiero go reklamujcie, nie odwrotnie. Takie rozwiązania, to właściwie opowiedziałem o tych rozwiązaniach już w tej chwili. To, co jest ważne, to zespół, moim zdaniem. To są rzeczy, które zrobiliśmy podczas ostatniego pół roku. Przerobiliśmy całkowicie design Filmastera, strony filmaster.pl. Skoncentrowaliśmy się na tej głównej funkcji, czyli na bardzo dobrze działających rekomendacjach. To jest pierwsza rzecz, którą widzicie na Filmasterze nowym, który wygląda tak.
czyli mamy głównie rekomendacje filmów. Przeklikajcie się w ogóle, zobaczcie, sprawdźcie, jak szybko można wygenerować rekomendacje na Filmasterze. Kolejna rzecz, koniec korporacji, czyli koncentrujemy się na startupie. To oczywiście nie jest takie proste, trzeba mieć kasę. No, myśmy zadbali o tą kasę najpierw w Unii Europejskiej, a później Indasta, o tym będzie za chwilę. No i najpierw zróbmy to druk, a później dopiero go reklamujcie, to już fajnie działa. I trochę zgadzam się z Michałem tutaj, że tak naprawdę warto mieć ten produkt. Może nie całkowicie ogromny z wszystkimi funkcjami, ale chociaż jedna główna funkcja, żeby działała bardzo dobrze. I dopiero później wchodzić na aulę i reklamować, jak to fajnie działa. Już wiemy, że to działa. Także tak to wygląda w tej chwili. To są efekty tej naszej, to nie jest taki Filmaster za miesiąc, to są wycinek dla konkretnych userów, ale mniej więcej tak wygląda sytuacja po miesiącu działania Filmastera na wersji angielskiej. Czyli wszystkie właściwie statystyki poszły bardzo mocno do góry, w szczególności czas spędzany na stronie. Cały czas nie jest świetny, bo to jest tylko 2 minuty i 6 sekund, ale to jest cały czas tool, czyli wchodzisz, dostajesz rekomendacje i jeszcze w tej chwili nie masz tego rzeczy do roboty dawnej, czyli sprawdzasz, co warto obejrzeć. A mimo wszystko bardzo mocno zwiększyły się po nowej wersji serwisu no i będziemy pracować nad tym, żeby ludzie zostawali, głównie przez wprowadzanie różnych garmentów i innych rzeczy. I tak to wygląda w tej chwili ogólnie, czyli 15 tysięcy użytkowników, około 2 miliony ocen i coraz więcej partnerów, między innymi festiwal, z którym ostatnio angielski, z którym współpracujemy. Okazało się, że w ogóle festiwale filmowe to jest świetny pomysł na pozyskiwanie nowych użytkowników, po prostu hardkorowi użytkownicy, którzy, jeżeli festiwal nas wspiera, instalują aplikację mobilną, są na stronie i reklamują ją wśród wszystkich innych. To jest nasz zespół, czyli jak już mówiłem, ja jako osoba, która trochę programuje, ale jednocześnie zajmuję się wszystkim innym, Paweł, który jest Bogiem i Jakub, który zajmuje się algorytmami. Paweł tak naprawdę zrobił nam, przerobił nam całkowicie użyteczność naszego serwisu, czyli dzięki niemu działa to, mam nadzieję, troszkę lepiej niż działo kiedyś i mniej więcej wiadomo, o co chodzi. A to jest nasza konkurencja. No, niestety są trochę przystojniejsi. GetGlue to nie jest Filmweb, tak? To nie jest IMDb, nie jesteśmy, nie chcemy być ogromną, wielką bazą filmową ze wszystkimi funkcjonalnościami, jakie są możliwe, tylko chcemy być dobrzy w konkretnej dziedzinie. Chcemy dawać bardzo dobre rekomendacje, chcemy ci polecać, chcemy być takim miejscem, gdzie ty idziesz po to, żeby sprawdzić, co warto obejrzeć. Po prostu. Taki jeden główny kwestia. I to jest nasza przewaga, czyli koncentrujemy się tak naprawdę. Gdziekolwiek jesteś, odpalasz aplikację Filmastera albo pojedziesz na stronę i dostajesz listę filmów, które będą zgodne z twoim gustem, które warto obejrzeć. Teraz powiem trochę o biznesie, jak na tym robić w ogóle kasę. Od razu zdradzę, że w tej chwili nie robimy na tym kasy specjalnie, ale nie bardzo chcemy w tej chwili inwestować czas w to, żeby jakieś tam drobne pieniądze z tego były. Głównie koncentrujemy się na tym, żeby zbudować jak największą bazę użytkowników. Mniej więcej liczyliśmy, że około 100 tysięcy tych użytkowników potrzebujemy, żeby zacząć docierać z przekazem na punktu reklamowym od dystrybutorów filmowych. Czyli jest dystrybutor, który chce jakiś nowy film zareklamować, a my mamy użytkowników, którzy są w stanie, którzy są takimi power userami, są trendsetterami, są ludźmi, którzy interesują się filmem, polecają innym filmy, jakie warto obejrzeć. A dystrybutorzy mają strasznie dużo kasy na to, żeby dotrzeć do wszystkich tak naprawdę użytkowników. Także to, co my chcemy zrobić, to spowodować, że nasi użytkownicy dostaną jakąś rekomendację i powiedzą, a my ich zachęcimy do tego, żeby polubili ten film na Facebooku, sfollowowali go na Twitterze, obejrzeli jego trailer i podzielili się znajomymi. Teraz im więcej takich ludzi, takich kontentów wygenerujemy, tym więcej kasy będzie od dystrybutora, a jednocześnie użytkownicy będą dostawali na to fajne badże i tak dalej, będą zachęcani do tego, żeby to robić, no bo będą aktywni użytkownikami filmu. Dodatkowa kasa, to są różne inne rzeczy, o których nie będę tutaj mówił, ale główne koncentrujemy się na tym, żeby generować konwersje dla użytkowników. Czyli być taką alternatywną formą reklamową dla dystrybutorów filmowych. W tej chwili w Stanach około 4 miliardy dolarów wydaje się na promocję w ogóle filmów w ciągu roku, a 400 milionów z tego to jest na promocję tylko w Stanach. Także z tych 400 milionów chcemy wziąć troszkę kasy dla siebie. Dobra, mówiłem, że będzie trochę o inwestorze. Co powiem o tym, jak tego inwestora pozyskaliśmy, czym go przekonaliśmy. Jak to w ogóle działa, bo to jest inwestor, który się nazywa Hack4. Jest to inwestor niemiecki i on działa troszkę inaczej niż standardowo. To nie jest inwestor, którego się zgłasza i mówi, chciałbym z wami porozmawiać. Oni nie rozmawiają w ogóle z ludźmi, którzy się zgłaszają. Działają tylko przez sieć takich referelów w całej Europie.
każdym kraju mają taką osobę. W Polsce tą osobą jest Krzysztof Kowalczyk, który będzie na tutaj, ale zwykle jest. I z nim należy rozmawiać, jeżeli chcielibyście z HackWord porozmawiać. Krzysiek rozmawia ze startupem, jeżeli stwierdzi, że może go polecić, to przekazuje informacje dalej, no i wtedy umawiamy się na Skype'a. Na Skype'ie jest David Wiesel, który był takim wykrywaczem talentów w Google w Europie. W ogóle całe HackWord to jest takie tak Google alumni. Czy bardzo dużo ludzi albo jest właśnie z Google, albo z Zinga. Zing to jest startup, który stworzył Forza HackWord wcześniej. To jest taki LinkedIn niemiecki. On go stworzył, później sprzedał, a później założył HackWord, żeby inwestować w inne firmy. No i cała filozofia HackWord polega na tym, że biorą ludzi, którzy są techniczni. W ogóle przed rozpoczęciem rozmów jest test programistyczny. Każdy startupowiec, który przychodzi do nich, musi zdać test programistyczny w Codility, w polskim startupie zresztą. A później jest rozmowa na Skype, dwie rozmowy, jedna godzinna, tak naprawdę na temat tego, co chcemy osiągnąć, jaki mamy cel i żeby poznać ten zespół, a później już konkretne uzgodnienia na drugiej rozmowie i decyzja jest w ciągu 48 godzin. Myśmy mieli decyzję było w ciągu tygodnia, to było w wyniku tego, że był jeszcze build, bo o buildach będzie za chwilę, no ale bardzo szybka jest ta decyzja, później niestety jakby papierologia trwa trochę dłużej, ale decyzja sama o inwestycji jeszcze bardzo szybka, więc to jest takie fajne podejście. HackWord. No i dlaczego w ogóle wybraliśmy HackWord? Dlaczego oni wybrali nas? Nie dlatego, że podobało się im zespół. I jakby pasja, że chcemy coś tam robić fajnego i ten produkt, który im się też wydał ciekawy, że jest szansa, że to będzie bardzo, bardzo mocno rosło. A my HackWord chcieliśmy z nimi współpracować głównie po to, żeby dostać się do sieci kontaktów, które oni mają. Na HackWord działa tak, że raz na 4 miesiące mamy spotkanie, wcześniej na Majorce, teraz niestety w Berlinie, ale mimo wszystko jest. Znaczy, na to spotkanie przychodzą ludzie, którzy osiągnęli sukces w biznesie w Europie. Ostatnio był na spotkaniu CTO Amazona, byli ludzie, którzy pracują dla Facebooka na dobrych stanowiskach, dla Google'a, dla wielu innych firm, jest w zarządzie, jest spółka Netscape'a, teraz mam swojego innego startupa. Jest bardzo dużo ludzi, którzy mają fajne kontakty i chcą się nimi dzielić, to jest bardzo fajne. Znaczy, rozmawiamy, oczywiście jest tak, nie wiem, czy powiecie Startup Fest albo Startup Weekend, to są takie miejsca, gdzie są mentorzy i rozmawiają o tym, co można zmienić w startupie. Na HackWord jest trochę podobnie, tylko jest to co 4 miesiące, intensywnie przez 4 dni i ci ludzie faktycznie otwierają się i otwierają swoją sieć kontaktów. Dzięki jednemu z mentorów już po kilku dniach będąc w HackWord dogadaliśmy się właśnie z festiwalem Rainland w Londynie, który jest jednym z fajnych, to jest taki większy festiwal kina niezależnego. Po prostu otworzył swoje portfolio, sprawdził, czy zna ludzi. Okazało się, że ma brata, który zna osobę, która jest szefem Raidens. Dogadaliśmy się w ciągu kilku dni i był fajny dzień. Także bardzo, jakby wszyscy ludzie, którzy w tym HackWord siedzą, bardzo chętni są, żeby takie kontakty zdradzać. I to jest chyba największy plus takiego inwestora w porównaniu z inwestorem, który na przykład nie inwestuje własnej kasy, tylko kasę unijną i tak naprawdę musi tą kasę wydać i nie jest osobą, która jakoś bardzo popchnie ten rozwój do przodu, czyli nie stworzy wam możliwości jakichś fajnych deal. Jak to działa później? Znaczy, to są te 3 miesiące, są te spotkania. Przez cały czas trwania HackWord inwestuje na rok. Zakłada, że w ciągu roku biznes ma się samo rozwijać, albo będzie potrzebował kolejnego dofinansowania. To nie jest tak, że oni chcą sprzedać od razu wszystkie swoje udziały, oni też doinwestowują dalej, albo szukają, wspierają Series A. Będziemy chyba chcieli jeszcze kolejne finansowanie, także w ciągu kilku miesięcy będziemy działać w tym kierunku. No dobra, chyba się wyrobiłem w ogóle przed czasem. Jak macie jakieś pytania odnośnie tego, jak działa Finmaster, albo w ogóle jak się współpracuje z inwestorem, albo jakiekolwiek inne, to dajcie znać, a w ogóle bardzo was zachęcam, żebyście potestowali, jak działa nowy Finmaster i dali mi znać, jak wam się to podoba. Dzięki. Jeszcze jedna prywa. Nie wiem, czy wiecie, ale oprócz Finmastera rozwijam też coś takiego jak Reaktor. To jest takie miejsce, taka willa na Żoliborzu, gdzie każdy startup może sobie posiedzieć i popracować. I ostatnio się zwolnił pokój w Reaktorze, więc jakbyście chcieli bardzo fajnie na atmosferze popracować nad swoim startupem, to zachęcam, żeby pogadać. Mamy jedno miejsce, znaczy 3 tak naprawdę miejsca i bardzo zachęcam, żeby tam popracować. A teraz oddaję wam głos, jeżeli macie pytania tutaj. Okej, mam pytania?
Renkaga tam wie. Może po prostu krzyknęła i skrótkiem. Masz to właśnie głos. Znaczy pytanie jest jedno, czy ujawniona jest equity, które oddaliście do Pack Forward? Tak, to wszystko jest jawne. A jakie jest? Się... Słucham? A jakie equity oddaliście? To jest 27% za niecałe 200 tysięcy. Pack Forward działa też tak, jest taki dosyć nietypowy pod tym względem, bo oni biorą 60%. A 3% jeszcze my możemy przekazać mentorom, którzy dali, jakby dali nam najwięcej. Więc tak naprawdę oddaliśmy 30%, z czego 27% już zapłacono. 1% już został przyszedł. Mhm. Tu szybko, tak? Tak. Dobra. Powiedziałeś, że jesteście na tym kontaktu z ludźmi, tak? To czy pan robił jakieś problemy przy rozwoju waszym? No parę jest standardowo, no niespecjalnie jest instytucją, która nie chce też mówić bardzo źle, tak to podają pieniądze i nie biorą za to equity, ale no nie przeszkadza mocno w robieniu biznesu. Znaczy trzeba niestety wiele rzeczy robić tak troszkę naokoło, żeby to wszystko pasowało do tego harmonogramu, który no, zmienia się, bo no, to jest rok tak naprawdę od kiedy się pisze wniosek do parku i kiedy się dostaje kasa. I te założenia biznesowe się zmieniają, tam też się zmieniły, no więc po prostu jest mało elastyczne. Ale też nie jest tragicznie i z parkiem dostałem ostatnio właśnie za drugi etap już pieniądze, więc jakby całość, więc no jest okej. Okay. Znaczy, ludzie też, urzędnicy, z którymi ja akurat współpracuję, są... Zauważyłem, że jak się jest dla nich bardzo miły i się jest pomocny, to oni też są miły. Także trzeba po prostu sobie jakoś tam radzić z nimi, ale nie jest tak tragicznie, jak niektórzy mówią, ale też nie jest tak, że oni jakoś ogromnie pomagają, tak? Po prostu dają kasę i tyle. Jakbym miał decydować, czy jakby zakładam nowy startup i gdzie idę, to pierwszy bym poszedł do Y Combinatora, kiedy mnie przyjęli. Później bym próbował iść do jakiegoś anioła biznesu, później pewnie bym próbował iść do Hack Forward albo do innego większego inwestora, dopiero później bym szedł do Parku. Ale jeżeli nie masz nic do wyboru, to Park też jest fajnie rozwiązany. A co był pierwszy? Y Combinator. Nieprzyjemnie. No, ale tam jest ciężko się dostać, jeżeli nie odbierz już wielkiego startupa wcześniej. W tej chwili po prostu no, biorą ludzi, którzy znają się. Więc trzeba coś tam już zrobić, a dopiero później. Ale to nie jest kasa, tylko to jest ogromna sieć kontaktów i tak naprawdę samo dostanie się do Y Combinatora to już jest duży boost do przodu. Także aplikujcie, bo jeszcze polskiego startupa tam nie było, a co się uczy. Techstars, drugie miejsce to niektóre. Borys, a mógłbyś powiedzieć więcej o tych możliwych scenariuszach, co się później dzieje, na przykład porzucenie projektu, czy nie skutkuje w takiej niekorzystnej sytuacji, że inwestor porzuca projekt. Nie wiem, oddaje wam ten projekt z powrotem, czy co się dzieje? Nie. Ja mówię z pozycji kogoś, kto nie wie wiele o tym. Znaczy nie, to jest kwestia, znaczy to były ogólnie, co się może stać, tak, po zakończeniu tego roku, na który zaakuła nas wspiera każdy z tych biznesów. Najsensowniejsze rozwiązanie jest oczywiście po prostu już zarabianie po tym roku i wtedy inwestor albo po prostu sobie zarabia dywidendę, tak? Bo Lars ogólnie nie ma takiego oparcia na to, żeby jak najszybciej tą kasę, o dziwo, to nie jest jeden z niestandardowych inwestor, nie ma takiego oparcia, żeby tą kasę od razu odzyskać. Mówi, że spokojnie może kilka dobrych lat sobie trzymać te udziały i zarabiać na przykład na dywidendę, jak jeżeli się okazało, że trzeba doinwestować. Ale też HackPoint może doinwestować, bo już dwa projekty wyszły z HackPoint i HackPoint włożyło w nie trochę dodatkowy. Aha. I jeszcze inni inwestorzy weszli dalej. No a może się okazać, że projekt w ogóle nie wypali, tak? Mimo że pivotuje kilka razy, jest taki jeden projekt HackPoint, który wiadomo już, że po prostu no, nie wypali, no, nie działa to i nic z tego nie wyjdzie, no po prostu projekt jest porzucany i tyle. Firma jest zamykana i ogłaszamy porażkę, tak? Każą oddawać kasę, czy ja? Nie. Nie. Znaczy nie ma takiej klauzula, w ogóle umowa z HackPoint, jak my się podpisuje, jest ogólnie dostępna. Każdy może ją ściągnąć. Ja podpisałem prawie że dokładnie taką samą modę, jaka jest w internecie. Bardzo są przejrzyści, to jest bardzo fajne. Nie robili żadnych dziwnych kroków, nie próbowali nas tam pisać takich dziwnych klauzul w umowie, także to jest akurat bardzo przejrzyste. Co ciekawe, taka ciekawostka, jak podpisaliśmy umowę już faktyczną o przejęciu udziałów,
ale osobie nie chciał się przyjechać do Warszawy, więc powiedział, czy nie znam kogoś, kto mógłby za niego podpisać ten dokument. Wiedziałem, że moja żona jest prawniczką. O, nie spoko. Przekazał to pełnomocą do mojej żony. Moja żona przez jeden dzień mogła decydować o wszystkim, jakiekolwiek dokumenty, które dla Hakkola w Polsce. To bardzo do zaufania się to będą to opierać. Zresztą no, chyba tak ogólnie, że jak z kimś robisz biznes, to fajnie ufać sobie. Inaczej to trochę nie ma sensu. Ktoś mówiłeś o mechanizmie rekomendacji filmów. Jak rozumiem, ten mechanizm jest na tyle uniwersalny, że można go wykorzystać też do innych rekomendacji. Był nawet wdrożony przez Lubimy Czytać.pl. Ostatnio jak Speedup przejął Lubimy Czytać, to jakoś tam mocno wszystko się zmieniło, odeszli właściciele i nie jestem pewien, czy mają to dalej, czy nie. Ale no, tak, można to zrobić, chociaż no, myśmy to testowali na filmach i my to profilujemy dla filmów, więc też w tej chwili nie chcemy dotrzeć. Jest bardzo dużo możliwości robienia biznesu w wielu różnych miejscach. My w tej chwili koncentrujemy się na tym, co byłoby najfajniejsze dla nas, czyli zdobyć bardzo dużo userów. Jednym słowem można od was na zasadzie franczyzny dostać, tak powiem. Można, jest taka opcja, nawet były takie rozmowy, żeby to robić. Pewnie gdzieś to dożymy za jakiś czas, ale to nie jest nasz core biznes. Nie chcemy być, bo jakby takich rzeczy to jest mnóstwo. Nawet są darmowe. Apache ma swój własny system do rekomendacji, można go wykorzystać. Tak naprawdę wdrożenie jest to istotne. Więc to nie chcemy robić wdrożeń, chcemy się skalować i robić na to szansę, a nie. Teraz jeszcze jedno pytanie związane właśnie jakby z przyszłością waszego rozwiązania. Mhm. Czy jest opcja, żeby zobaczyć waszą aplikację w którymś ze smart telewizorów? Jako aplikacja wbudowana w system. Wiesz co, ten rynek jest tak strasznie młody i no jest nawet młody, ale coraz więcej telewizorów posiada te możliwości, no, tak dalej. Tak, wiem. I też mamy poufne i NDO-owane rozmowy z jednym z takich producentów, ale i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale nie chcemy tego robić, znaczy chcemy to robić jak już za kasę, po prostu jako projekt dla kogoś, a nie, bo jest, nie ma standardu i teraz robienie ze 100 różnych rozwiązań, nie wiadomo, czy Google TV się przyjmie, czy nie, teraz wygląda chyba, że właśnie nie przyjmie. I mnóstwo jest, Samsung robi swoją platformę, Sony robi... No, opera wypuszcza standard. No, ale nie wiadomo, w który z tych standardów pójdzie, Android, czy będzie, jakoś tam, na razie nic nie wiadomo, więc nie chcemy jeszcze się, jak dopiero się okaże, co, to może w tym momencie tam, nie wiem, ale mamy też. No, długo by mówić, ale też nie o wszystkim mogę. Okej. Okay. Wspomniałeś wcześniej o problemach z zespołem. Mógłbyś więcej porozmawiać na ten temat? Wiesz co, nie chodzi o problemy, tylko o to, że w ogóle było tak, że ja zacząłem to robić sam. Później zaprosiłem Adama Ziemińskiego do tego projektu, który już filmastorze nie jest. Był przez chwilę moim wspólnikiem. I on był osobą, która była bardzo zaangażowana w projekt, tyle że był jakby debiutantem i uczącym się programistą. I to pewnie nie była taka świetna decyzja, żeby robić projekt z kimś takim jako co-founderem. I też nie był to świetny pomysł, żeby robić to dwóch programistów bez osoby, która znałaby się na użyteczności ogólnie na tym wszystkim innym poza core'em, poza funkcjonalnością. I teraz mamy zespół, który jest moim zdaniem idealny. Jest hardkorowy geek programista, który robi system rekomendacji i wszystko związane z algorytmami. Ja robię troszkę programowania, a jednocześnie właśnie promocja, wszystko tak naprawdę zarządzam całością. I Paweł, który się na produkcie koncentruje, na tym, żeby wdrażać te funkcje, które chcemy, które są ważne i żeby to wszystko wyglądało i żeby to działało. Także tak, na moim zdaniem, jeszcze pewnie marketingowiec prawdziwie sprawiedliwe wrażenie byłby też dobry. Ja próbuję tam imitować i wchodzić w jego rolę, ale też trójka moim zdaniem jest najfajniejsza. Znaczy nie mówię, że to było bardzo złe, ale po prostu no, nie wiedzieliśmy niektórych rzeczy. Myśleliśmy, że dobry design wystarczy, a okazało się, że to nie jest tak. Ludzie mówią, o super, świetny design, ale nie korzystają z serwisu. Więc użyteczność nawet dużo ważniejsza niż bardzo fajny design. Ale design ja polecam, Helen.pl bardzo spoko. To się droga trafiła. No Michał? Borys. Ja mam takie pytanie, bo od samego początku korzystałem z Filmastera i widzę taką dualizm taki. Z jednej strony to był serwis cały czas w opinii ambitnym, a z drugiej strony i też ta współpraca z Raindance, recenzje, przyciąganie hard userów, o których mówiłeś, a z drugiej strony waszym modelem biznesowym ma być reklamowanie filmów i mówiłeś, że są duże budżety przeznaczane na reklamę i jak widzisz wrzucanie takiej reklamy i dużych budżetów, które są przeznaczane na filmy komercyjne
tym ludziom, którzy rzeczywiście znają się na kinie i wiedzą, że jest jakiś nowy film i oglądają niezależne filmy. Okej, okay. Znaczy te duże budżety, na przykład na Avatara, pewnie mało z tego byśmy uszczknęli, bo to jest, bo Avatar się sprzedaje wszędzie i to jest serwis, znaczy to jest film, który nie jest takim, znaczy mają na tyle duży budżet reklamowy, że mogą go wydać tak trochę mało roztropnie, całość, znaczy po prostu polecieć wszędzie, tak, w telewizji, na billboardach i tak dalej. Bardziej myślę o tym, o dotarciu do ludzi, którzy mają ograniczony budżet i chcą go wydać bardzo sensownie. I czyli w Stanach jest bardzo dużo takich produkcji, które są, nie wiem, Winter's Bone, w którym roku był film, który był nominowany do Oscara, miał trochę słabą promocję. Ale no, wszedł do kin i był reklamowany, ale myślę, że bardzo dużego boosta mogłoby mu dać taka sprofilowana reklama w takich miejscach jak Kim Master. Także to nie jest tak, że znaczy nie zamykamy się zupełnie na mainstream, ale myślę, że fajnie mieć jakąś taką niszę. I myślę, że ta nisza jest na ogólnoświatowym poziomie całkiem duża. Znaczy, masz jeszcze jakiś pomysł na zarabianie oprócz wciskania tych filmów właśnie w rekomendacje? To nie jest wciskanie, to jest faktycznie rekomendowanie ludziom tych filmów, tylko że z taką gwiazdeczką, tak? Tutaj dostaniesz fajnego badża, jak polecisz, a człowiek musi wiedzieć, że ten film faktycznie mu się spodoba. To jest jakby, to nie ma wyglądać jak reklama. Tak? Ale na pewno spotkasz się z takim momentem, kiedy dostaniesz budżet, a film nie będzie fajny, a musisz jakoś tam to reklamować. Jasne, ale będziemy się starali polecać ludziom ten film, znaczy tylko tym ludziom, którym jakoś tam ten film się raczej spodoba niż nie spodoba i dlatego mamy, jakby będziemy to profilować bardzo mocno. Targetować te reklamy. Znaczy, możliwe oczywiście, że jest opcja polecać wszystkim, tak? No, ale to myślę, że chcemy się wyróżniać raczej tym, że polecamy to faktycznie ludziom, którym się to może spodobać i którzy będą chcieli o tym mówić dalej, żeby to miało sens, bo za takiego usera jest w stanie zapłacić trochę więcej dystrybutor niż za lajki na Facebooku, które można kupić bardzo tanio. Ale mówiąc ogólnie o innych pomysłach biznesowych, w tej chwili znaczy mamy bardzo dużo mniej skalowalnych pomysłów biznesowych. Rachunkowych pomysłów biznesowych, powiedziałbym, ale nawet się tymi nie zajmujemy. Nawet nie chcemy zrobić, chcemy zrobić po prostu dużą masę w tej niszy, w której nie stać. I Raindance jest świetnym jakby krokiem do tego. I będziemy starali się z innymi festiwalami też podobnie się dowiedzieć. Dobra, dziękuję bardzo, Borys. Dziękuję również.